wszystkim. Dziś zapraszam Was na krótką recenzję, o którą prosiłyście i na Instagramie, i pod filmikami. Chodzi tutaj o paletkę firmy Zoeva. Jakiś czas temu w jednym z swoich filmików rzuciłam hasło, że planuję zakup palety, takiej pierwszej w życiu. Tak. Po 30 u mnie nadszedł ten moment, że jednak chciałam zainwestować i kupić sobie paletę cieli. I pytając Was, nie spodziewałam się aż tak dużo odpowiedzi. 98% z nich dotyczyło tej konkretnie paletki właśnie firmy Zoeva. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam. Całą nazwę palety to jest Natural, coś tam, nie znam angielskiego, paletka wygląda tak. Moje kochane, ja już dziękowałam nie raz i będę dziękować Wam jeszcze pewnie ze 100 razy, bo tak naprawdę i z kolorystyką, i w ogóle z trwałością. No będę tutaj zaraz mówiła o samych plusach tej palety. No jest jeden minus. Wiecie, że ja ze wszystkim znajdę zawsze jakiś minus. Muszę tylko powiedzieć, że też pewnie liczyłyście na to, że wykonam makijaż tą paletką, a ja sobie tak pomyślałam, że tak naprawdę, no ja makijażystką nie jestem. Posiadam jakiś tam kurs makijażu, ale on był bardzo dawno temu i tutaj ta wiedza już jest do niczego absolutnie nieprzydatna. I tak naprawdę nie chcę, żeby było tak, że zaraz samo posiadanie tej paletki czyni mnie ekspertką i będę Was uczyć, jak się nią malować. Nie, to Wy mi ją poleciłyście i to ja Wam dziękuję, więc nie będę tutaj robiła z siebie nie wiadomo jakiej modrali, bo tak naprawdę gdzieś wiecie, że na YouTubie trochę mnie irytuje to, że dziewczyny, które nagrywają też, to jest tak, że zaraz jestem makijażystką, dietetyczką, stylistką. Nie, ja absolutnie nie chcę iść w tym kierunku, więc Wam tylko powiem, jak było u mnie ze stosowaniem, tak gdzieś chyba koło miesiąca albo więcej tej paletki. Więc ja Wam powiem tak, jeżeli chodzi o plusy tej palety, no najpierw to też cena, bo to jest w sumie najważniejsze. 73 zeta, ja sobie pomyślałam, kurczę, trochę sporo, ale tak naprawdę gdybym ten każdy cień miała kupować oddzielnie u siebie, na przykład w Naturze, czy gdzieś w Hebe, czy w Rossmanie, nawet z tych tańszych, wyszłoby mnie pewnie też coś koło tego, także jeżeli chodzi o cenę tej paletki, to jest naprawdę przystępna. Przechodzę do samych już tutaj odcieni, naprawdę dziewczyny, bomba, utrafiłyście genialnie z kolorystyką, bo tak naprawdę ta paletka jest dla dziewczyn, które no może nie są właśnie jakimiś ekspertkami, może nie wykonują jakichś spektakularnych makijaży, tylko właśnie taki na co dzień, żeby trochę to oko podkreślić i śmiało wyjść do pracy, czy na zakupy, nieważne. Delikatne, tutaj mamy dwa cienie matowe jasne, kilka brązowych, błyszczących, matowych, no i czarny. Czarny, którego ja się boję, nie tykam. I też nie mam okazji, żeby wykonywać sobie nim jakiegoś makijażu, więc jedyny teraz może minus tej palety dla mnie jest taki, że bardzo fajnie by było, gdyby zamiast tego czarnego był jakiś jasny, błyszczący cień, który nakładamy sobie wysoko pod łuk brwiowy lub tutaj w kącik, żeby sobie to oko trochę powiększyć. Jest taki złotawy, ale ten do tego się absolutnie nie nadaje, ale też myślę sobie, że pewnie większość z Was imprezuje, nie wiem, gdzieś tego Smokey Eyesa sobie wykonuje, więc ten czarny na pewno Wam się przydaje, no akurat mi nie. I też pewnie zawsze tak jest, że jak się już ma jakąś paletę, to jest taki cień, którego się absolutnie nie tyka. Ale jeżeli mogę powiedzieć już o samej palecie, dziewczyny, bomba. Cienie utrzymują mi się cały dzień, używałam ich też bez żadnej bazy, bo wtedy no wiadomo, żebym wiedziała dokładnie, jak się utrzymują genialnie. I co jest najfajniejsze, te cienie mają bardzo fajną pigmentację. Rzeczywiście to, co nakładam na pędzelek, zaraz to oddaję na skórze, że te brązy są naprawdę nasycone. I dla mnie najważniejsze jest to, ponieważ ja sobie na tym załamaniu, i może tutaj delikatnie, nie wiem, jeżeli aparat odda to, więc mój makijaż wygląda tak, że sobie tutaj kićkam trochę na załamanie. I zawsze miałam problem z tymi drogeryjnymi paletami, że miałam ciężko po prostu to rozetrzeć, zblendować. A tutaj dzięki Zoevie wychodzi mi to idealnie. One po prostu dla mnie blendują się w bardzo fajny sposób. Także na koniec mogę powiedzieć tylko dziewczyny jedno. Dołączam się do Was i już jest nas 99% tych, które polecałyby tą paletkę, bo jest po pierwsze niedroga, jeżeli chodzi o to, jak ten kosmetyk mi się sprawdza, czyli fajnie się utrzymuje. I powiem Wam szczerze, że no ja mam tendencję jednak do tego, że tego jasnego to sobie naprawdę też ćkam na oko dużo. Muszę się trochę nauczyć właśnie
żeby tego kosmetyku aplikować trochę mniej, ale powiem Wam, że jest bardzo, bardzo wydajna, bo używam brązów i widzę, że naprawdę nie trzeba tego kosmetyku trzeć, nie wiadomo ile, żeby oddał ten kolor, bo tak naprawdę do porównania mam tutaj taką paletę z Catrice'a, którą jakiś czas temu sobie zakupiłam, taką malutką, Nudes, tak? Ona się chyba tak nazywa. To te brązy już są takie, żeby rzeczywiście oddało to, co jest w palecie, muszę dużo razy pocierać pędzelek, a w zlewie wystarczy tylko tknąć. Także polecam, naprawdę warto, kolory są super i dziewczyny, dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Wiem teraz, że jeżeli będę planowała zakup jakiegoś kolejnego kosmetyku, to kolejny raz uśmiechnę się do Was i poproszę Was o pomoc. Dobra, i to chyba wszystko tak naprawdę, co mam do powiedzenia o tym kosmetyku. No mówię, makijażu tu wykonywać nie będę, bo na YouTubie jest mnóstwo dziewczyn, które mają super talent, jeżeli chodzi o makijaż i... Chyba tam Was po prostu będę odsyłać, no bo mówię, ja ekspertem nie jestem, jakoś w tej tematyce makijażowej się bardzo nie widzę, a kolejny raz pokazywać jakiś normalny makijaż to już w ogóle nie ma sensu. Dobra, słuchajcie, bo jest u mnie Kornelia, jedziemy na lody, w końcu robi się ciepło. Także tak, kciukujcie, jak filmik Wam się podobał, subskrybujcie, bo wiecie, że będzie nam bardzo miło. I dziewczyny, jeżeli macie w planach zakup paletki, polecam serdecznie i jeszcze raz wszystkim Wam dziękuję za polecenie mi tej paletki. No, to chyba wszystko. Jo, i oczywiście na koniec będę Wam życzyć zdrówka, bo jak wiecie, to jest najważniejsze. No, to trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!